Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na wtorkowym seminarium naukowym w Żydowskim Instytucie Historycznym. Dzisiejszym prelegentem jest profesor Andrzej Żbikowski, historyk, wieloletni pracownik działu naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego, również profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu różnych publikacji, edycji źródłowych, między innymi raportu Jurgena Stropa Stłumienia powstania w getcie warszawskim. Profesor Żbikowski jest również laureatem Nagrody Hirszowiczów za 2021 rok w uznaniu wybitnych osiągnięć na rzecz popularyzacji historii Żydów polskich, a na dzisiejszym seminarium przedstawi temat Cywile w powstaniu w getcie warszawskim. Zanim oddam tutaj profesorowi głos, siedzi koło mnie, to chciałam przypomnieć, że wydarzenie jest nagrywane, będzie później możliwość odtworzenia na naszym kanale na YouTubie. Mają też Państwo przez cały czas możliwość zadawania pytań na naszym czacie. Później po wykładzie profesor będzie na nie odpowiadał. Można je zadać po wykładzie, ale można też już pisać w trakcie. Wszystko zobaczymy i udostępnimy. Także ja bardzo dziękuję i oddaję już głos dzisiejszemu prelegentowi. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Jest nas parę osób. Nie wiem specjalnie od czego zacząć. Od dwóch kwestii. Po pierwsze, no nie ma prezentacji, nie będzie. I to nie tylko dlatego, że to nie jest moja mocna strona, ale też dlatego, że my w zasadzie w kwestii powstania w getcie i ostatniego etapu, no i skazani jesteśmy na album Stropa, 53 zdjęcia plus kilka, które nie pokazują ani bojowców, pokazują cywili już złapanych, wypędzonych z bunkru. Podobnie zdjęcia strażaka Grzywaczewskiego z Szpitala Świętej Zofii w zasadzie pokazują tylko tłum pędzony na Umschlagplatz. Ta sama ekipa, która robiła zdjęcia Franza Konrada i filmowa, zrobiła więcej tych zdjęć. One są dostępne online, one są bardzo dramatyczne. Ja je znam z kolekcji z Yad Vashem z Izraela. Tam jest właśnie taka seria zdjęć, których nie pokazujemy zwykle, rzadko, no bo to są kobiety zmuszane do rozebrania, do rewizji osobistej. Więc no, bardzo jesteśmy słabi, jeśli chodzi mimo wszystkich kwerend, jeśli chodzi o stronę taką no, fotograficzną, graficzną. Ciężko jest sobie to getto wyobrazić. Jest jeden film tylko z zewnątrz kręcony, nowy, który pokazuje no, płonące płomienia, dym z getta, no ale to nie jest to samo. I seria zdjęć też z pewnego oddalenia. Więc to jest jedna rzecz. Z drugiej strony no, zarekomenduję troszkę konkurencji, ale też no, i bliskich przyjaciół, prawda, jest w Muzeum w Polin wystawa czasowa poświęcona gruzowcom, czyli też cywilom, którzy zostali w getcie, którzy się cudem uratowali. To jest wspólny projekt Zuzanny Sznep-Kołacz i profesor Barbary Engelking, która w niedzielę wygłosiła tam bardzo ważny wykład o cywilach i o tej grupie, która ją bardzo zainteresowała. Zresztą profesor Engelking jest ostatnio dosyć często przywoływana w różnych dyskusjach. Ja tu chciałem wyrazić pełną z nią solidarność. Uważam, że tak jak delikatnie, subtelnie i konkretnie ona potrafi wypowiedzieć się na temat losów Żydów w czasie okupacji, tak tego nie potrafi nikt z nas, badaczy, którzy się tym zajmują. To była pierwsza uwaga. Druga uwaga, o jakim terenie mówimy. To jest dawna dzielnica północna od dzisiejszej Alei Solidarności na północ do ulicy Stawki, tam gdzie mieścił się słynny Umschlagplatz, z którego Niemcy wywieźli w 1942 roku między lipcem a wrześniem 300 tysięcy mieszkańców Żydów na śmierć do Treblinki. W getcie pozostało, no tu się spieramy, to jest pierwszy sporny jak gdyby punkt. Ilu mieszkańców miało to getto? Szczątkowe teren szopów i jeszcze taki niewielki szop szczotkarzy między Świętojerską, Wałową,
bonifraterską i franciszkańską. Ja to do tego wrócę. Najnowsze badania, książka, która jest na razie dostępna tylko po hebrajsku, a my pracujemy nad tłumaczeniem, Havi Dreyfus Ben Sassoon kiedyś też, o ostatnim roku getta warszawskiego, no jak gdyby Havi uściśla nieco te liczby, raczej myślimy, że było około 57 tysięcy. I to się wiąże z pewną specyfiką tego tematu, że jeżeli powstanie w getcie, nie będę tu już tak oczywistych rzeczy, stało się symbolem żydowskiego oporu, żydowskiego cierpienia, właściwie prawie że Holokaustu, to jest, wydaje się, że to jest już taki Yom Shoah też w Izraelu, święto narodowe, wszystko co można na ten temat powiedzieć. Ale zwykle jak badamy, opowiadamy o różnych powstaniach, wydarzeniach też i militarnych, i o losie cywilów w ich trakcie, tak jak w przypadku na przykład powstania warszawskiego w 1944 roku, to wychodzimy z tej perspektywy uczestników tego buntu, oporu i staramy się z ich relacji, z ich dokumentów, jak są, z ich świadectw, odtworzyć zarys tego wydarzenia, przedstawić ich przede wszystkim problemy i skonfrontować to z jakimiś dokumentami ze strony sprawców, prawda? W tym przypadku jest jednak odwrotnie. Najbardziej, tu już dr Tręba wspominała, najbardziej taki, porządkujący tą przestrzeń wydarzeń między 19 kwietnia a 16 maja 1943 roku jest tak zwany raport Strupa, czy po naszemu bardziej Stropa, który zawiera wstęp ideologiczny, codzienne raporty, liczbę żołnierzy, liczbę strat po stronie niemieckiej i bilans, prawda? I tam jest mowa 56,5 tysiąca Żydów, których Strup naliczył. Z tego 13 tysięcy albo Niemcy, Sesmani i Ukraińcy, a za chwilę jeszcze kto, zabili lub spłonęło, bądź zginęli w bunkrach przesypani. 35 tysięcy wysłano do obozów pracy na Lubelszczyznę, jeszcze na koniec o tym powiem. 6,9 tysiąca na śmierć do Treblinki. Z tej małej grupy dwa odeszły z Treblinki, co się nie zdarzało wcześniej. Dwa transporty do obozu, najpierw na Flugplatz do Lublina, a stamtąd do obozu w Budzyniu. To 1000 osób trzeba z tej liczby odjąć, prawda? Nie zostali od razu zamordowani. No jest liczba strat niemieckich, Niemców zabito 13, Ukraińców 2, jednego polskiego granatowego policjanta, raniono 80 parę osób. Czy Sztop mówił prawdę i czy my możemy, raporty dzienne doprowadzone są do 16 maja, kiedy właśnie Sztop notuje, że osobiście wysadził Wielką Synagogę na Tłomackim. Czy możemy ufać Sztopowi? W tych relacjach, do których się odniosę, żydowskich, tych osób, które brały udział w walkach, bądź cywilów, którzy przeżyli, jest mowa o znacznie większej liczbie zabitych i ranionych Niemców. Ale raczej wydaje nam się, że to były liczby zawyżone, że Strop tutaj nie mógł napisać, gdyż ten swój raport kierował do bezpośredniego przełożonego Wilhelma Kriegera, wyższego dowódcy SS i policji w Krakowie i do samego Heinricha Himmlera, więc raczej tutaj... A z drugiej strony cały czas pisał w tym duchu tej niemieckiej nowomowy, nazistowskiej nowomowy, że z tymi bandytami i tak dalej, wygrał tylko dzięki wielkiemu hartowi i poświęceniu swoich żołnierzy. Więc pewnie gdyby tych ofiar było więcej, to mnie się wydaje, że raczej by to uwypuklił. Kto z nim i dlaczego w ogóle do tych walk doszło? Większość z Państwa wie, że w połowie stycznia miała miejsce taka druga akcja. Niemcy wkroczyli na 3 dni do getta, napotkali na opór zbrojny, właściwie taki ręczną samoobronę plus na taki
jednostkowy Akoporów siedzi w mieszkaniu należącym do grupy Droru z Cukiermanem. Oni tam mieli jeden pistolet. No myślacie się Państwo, że wielkich strat Niemcy nie ponieśli, no ale już zrozumieli, że sytuacja jest inna w getcie i że trzeba z większymi siłami wkroczyć do getta, żeby przede wszystkim ewakuować personel, pracowników tych shopów, zakładów produkcyjnych, największe to Tebensa i Schulza, mniejsze wojskowe właśnie szopszczotkarzy. I wkroczono tam 19 kwietnia i napotkano na opór, prawda, na opór bojowców dwóch organizacji konspiracyjnych, Żydowska Organizacja Bojowa i Żydowski Związek Wojskowy. Nie będę bardzo dokładnie tych walk przedstawiał w dużym, bardzo wielkim skrócie, tylko o nich powiem, gdyż poświęcone temu zostały w ostatnich dwóch tygodniach dwa duże dodatki. Jeden do polityki, gdzie o powstaniu, o samych walkach właśnie ja piszę, a koledzy o różnych innych aspektach. I drugi do Tygodnika Powszechnego, gdzie chyba o walkach o powstanie pisze Dariusz Libionka, też specjalista szczególnie od Żydowskiego Związku Wojskowego. W każdym razie ilu było tych bojowców po stronie żydowskiej i jaką bronią dysponowali? Tu oczywiście też zmniejszamy ten dawny potencjał. Wydaje się, że w Żobie było, tak jak Anka Grupińska w odczytaniu listy, taka książka policzyła, 275 osób, chociaż Marek Edelman całe życie do śmierci upierał się, że było ich 220. Z tej grupy, którą Grupińska tam charakteryzuje, z Anunsteinem jeszcze do tego wrócę, wyzwolenia doczekało 31 osób. Druga organizacja, Żydowski Związek Wojskowy, wyzwolenia nikt nie doczekał, prawda? Wiemy co nieco, jak walczyli, kto ginął, jak próbowali wyjść z getta, ale nie mamy żadnej już relacji takiej całościowej. Jeszcze za chwileczkę o tym parę zdań powiem. Jak byli uzbrojeni? Mamy zapis Emanuela Ringelbluma ze stosunków polsko-żydowskich, który wizytował. On był bardzo blisko szopu na Nalewkach, prawie przy Placu Moranowskim. 3 dni chyba i dopiero stamtąd był wysłany do Trawnik. Ale on wcześniej, jak już tam mieszkał w tym getcie szczątkowym, to odwiedził ten skład amunicji, czy siedzibę Komendy Głównej ŻZW na Placu Muranowskiej 7x9, taki centralny budynek. No i z takim uznaniem zanotował, że było tej broni sporo, że było i jeszcze na dodatek były kontakty. My wiemy, że z Polską Ludową Akcją Niepodległościową Szemleja Kettlinga o dostarczenie broni. Chyba im się nie udało więcej broni dostarczyć, tylko jakąś sporą liczbę amunicji. Ale niewątpliwie, że ZW był lepiej uzbrojony. Mamy pewność, że był jeden, a może nawet dwa karabiny maszynowe, kilka pistoletów, kilkanaście karabinów. No i pewnie jakaś broń osobista, pistolety, granaty, butelki. Że ZW wykradło z magazynów Werterfassung takiego specjalnego, kilkutysięcznego komanda, które jak gdyby zbierało majątek po wysiedlonych Żydach z magazynów i tej placówki Wehrmachtu, sporo mundurów niemieckich. Także oni często w te pierwsze dni przebierali się w te mundury, zaskakiwali w ten sposób Niemców. Co do uzbrojenia Żobu, no wiemy, że polska konspiracja, Armia Krajowa przekazała przed wybuchem, po akcji styczniowej, w sumie 49 pistoletów, z tego kilka nie działało. Troszeczkę żobowcy poprzez kontakty na tak zwanych placówkach, w miejscach pracy, gdzie Żydzi wychodzili z getta, dokupili tej broni. Według Edelmana każdy z członków tych 220 osób miał broń osobistą, pistolet i co najmniej 10 nabojów, no plus butelki, granaty, pewna ilość granatów od polskiej konspiracji. Część Michał Klepisz w takiej fabryce, prawda, wyprodukowali sami żobowcy. Czyli było tego bardzo mało. Sztrup w tym wspominanym raporcie w zakończeniu podsumowuje, że zdobyto 9 z broni żydowskiej, 9 karabinów i 59 pistoletów.
czyli te 9 karabinów to by było no, raczej, no, czy równowagi się nie było, sztab dysponował 2000 SS-manów, policjantów, tak zwanych trawniki Männer, pospolicie zwanych Ukraińcami. No i przez Polaków i w getcie, i przez tych, co ocaleli. W jakim stopniu byli to żołnierze Armii Czerwonej narodowości ukraińskiej, a w jakiej innej trudno powiedzieć. Policja granatowa, która też jest tam wymieniona, w samych walkach nie brała udziału, ale pokazywała się i na terenie getta. Jeden bardzo taki nieszlachetny epizod z rabowaniem zamordowanych Żydów wspomina Leon Neiberg. Także była obecna w getcie, ale przede wszystkim pilnowała murów od strony aryjskiej. Walki, i wrócę do tego na sam koniec, trwały moim zdaniem 4 dni, od 19 do 22, a potem już tylko i wyłącznie broniły się osoby, to już była nawet nie walka partyzancka, tylko obrona bunkrów i ludności cywilnej. Najważniejsze były pierwsze 2 dni, niewątpliwie, a może 3. Pierwszego dnia, jak Niemcy wkroczyli jeszcze z Frankiem Eggiem na czele, w 6 rano zostali zaskoczeni na rogu nalewek, pod budynkiem nalewki 33. W tej chwili nieco te ulice, to taka dygresja, które no, zachowały te przedwojenne nazwy, no, inaczej przebiegają. Dużo większy jest Plac Krasiński. To ma pewne znaczenie, bo jak ja badam, ale mówiła o tym też o Leonie Neibergu dosyć dużo w tym wspominanym wykładzie Barbara Engelking, o dwóch właściwie i o Baruchu Goldmanie, dwóch osobach, które przeżyły, które ukrywały się na Świętojewskiej 36 i 38. To i na tej wystawie ona pokazuje to na jakieś tam, nie wiem, 30 metrów w głąb ogrodu Krasińskich. Ta ulica była przesunięta bardziej w stronę południową od tej, która dzisiaj przebiega, i musimy z tego zdawać sobie sprawę. No te pierwsze strzały, obrzucenie granatem, podpalenie czołgiem i drugi bój, który on się będzie ciągnął, powtarzał w serii epizodów na rogu Zamenhofa i Miłej 29. Miła 29 to tam w bunkrze, w piwnicach była pierwsza komenda ŻOB-u. No, oczywiście z przerwami od pierwszego dnia do 24 kwietnia. I co ciekawe, to jest jedyne miejsce, gdzie Miła 29 to jest jedyne miejsce, jedyny dom, gdzie choć troszkę możemy sobie wyobrazić, jak te walki pierwszego, drugiego, może trzeciego dnia wyglądały. W albumie Sztropa są 3 zdjęcia z takim działkiem przeciwlotniczym obróconym do strzelania, prawda, w dół, to po angielsku flak, jak się nauczyłem, się nazywa. I Niemcy z Zamenhofa gdzieś mniej więcej z tego miejsca, co jest Muzeum Polin, strzelają właśnie do tej kamienicy Miła 39. Ona płonie, ona jest już tam, no, to są 3 zdjęcia. I mniej więcej tak te walki mogły wyglądać, że z pewnej odległości, to jest kilkaset metrów, Niemcy strzelają z cięższej broni, niszczą. Właściwie ci bojowcy tam nawet nie było sensu, żeby oni odpowiadać ogniem, bo oni posiadali broń krótką, która nie miała przecież w walkach miejskich żadnego znaczenia. Czekali na przejście kolumny żołnierzy i atakowali z tyłu. To się udało właśnie dwukrotnie podpalić taki lekki czołg produkcji czeskiej, którym Niemcy dysponowali. Raz to było pierwszego dnia na Lewkach, a później drugiego dnia na ulicy Leszno, prawda, został obrzucony butelkami zapalającymi. Pierwszego dnia, 19, na podwieczór, to już jest po drugim wejściu Niemców kolumny nieco wzmocnionej, dowodzonej przez Jurgena Sztropa, zaczynają się walki o Plac Muranowski. Jeszcze do tego być może wrócę na chwilę, bo mamy z tego, no, jak gdyby taki krótki komunikat
taki najważniejszego świadka tych walk ze strony ŻZW, Pawła Besztymta, pseudonim Rudy Paweł, który szczęśliwie to jego sprawozdanie się zachowało i ono dotyczy pierwszego dnia walk. Wiemy, że tego dnia żołnierze ŻZW zawiesili te dwie słynne flagi. Długo trwały spory i one są w historiografii, w publicystyce ciągle aktualne, gdzie te flagi wisiały. Wydaje się raczej na pewno, że była to kamienica na rogu Nalewki 42 i Muranowska 21, czyli taki ostatni od południa budynek z placu Muranowskiego, ulicy Muranowskiej. One wisiały do dwa dni, te flagi. Albo 20 wieczorem, albo 21 w ciągu dnia Niemcy po szturmie zerwali te flagi. Został bardzo ranny wtedy podporucznik SS, on też ten Führer Dämke, i on zmarł 22 kwietnia. I to była taka najbardziej dotkliwa strata dla Stropa. O tym pierwszym dniu, i tu jest w ogóle ta nasza słabość wspominana na początku, my nie mamy specjalnie dużo relacji czy obserwatorów, czy bojowców. W ogóle nie mamy żadnych materiałów od strony polskiej, ale to jest bardzo trudny temat. Po pierwsze, z daleka było widać tylko tyle, że są strzały, jest później palenie getta. Jedni się cieszyli, ci przy karuzeli, ale to już był drugi tydzień, prawda? To już 18, 7, 25 była niedziela wielkanocna i ta słynna karuzela to dotyczy pierwszego albo drugiego dnia Wielkanocy. Czyli Polacy nic nie widzieli dokładnie, co się dzieje. W związku z tym te komunikaty w prasie konspiracyjnej, w raportach konspiracji są bardzo enigmatyczne. Jak już mówiłem, uczestników walk przeżyło po stronie żydowskiej troszkę, oni byli rozproszeni. Mam właściwie ze strony ŻZW ten zachowany raport Rudego Pawła, a ze strony żobowskiej najważniejszy jest taki, tak, jedno ze sprawozdań Tuwi Bożykowskiego, który przeżył, później jeszcze 20 lat mieszkał w Izraelu i on jest dosyć ciekawy. I mamy dosłownie dwa takie wspomnienia z pierwszego dnia policjantów żydowskich, Gąbińskiego i Berawarma, którzy widzą, że ta kolumna niemiecka, Niemcy pędzą przed sobą na jakąś albo policjantów żydowskich, albo ludność cywilną. Drugi dzień to są walki o Plac Muranowski i o Szop Szczotkarzy. To się gdzieś zaczyna 12-13, kiedy żobowcy wysadzają minę. Też nie do końca wiemy, czy to jest Świętojelska 38, róg Nalewek, czy to róg Wałowej, czy to jest Wałowa 2A, przy której bramie ta mina została wysadzona. No, Niemcy oczywiście na chwilkę się wycofują i zaczynają ostrzeliwać ciężkiej tej artylerii, karabinów maszynowych, Szop Szczotkarzy. Pod wieczór tam dowodzi kilkoma grupami bojowymi Marek Edelman, próbują przebić się i w końcu im się udaje przebić na ulicę Franciszkańską i do dzikiego getta. Ginie wtedy Michał Klepisz, który później, tydzień później, będzie już przez generała Sikorskiego nagrodzony orderem Virtuti Militari. On nie tyle zasłania piersią karabin, ile po prostu pierwszy do tego wyłomu pobiegł i zginął. No, Marek Edelman, a spuścizna po nim jest dosyć obszerna, jest szereg monografii, szereg wywiadów, ja jeszcze będę wracał kilkakrotnie o tych epizodach piszę, więc nie będę się na tym koncentrował. Bardzo mało mamy z tego drugiego dnia relacji cywilów. Właściwie tylko Franciszki Grunberg mamy taką relację, ona się ukrywała na Nowolipiu 14. Trzeciego dnia, o trzecim dniu powstania, wiemy najmniej. Wiemy, że trwają walki o Muranowską i prawdopodobnie po południu tego dnia grupa do 100, ale troszkę mniej, żołnierzy ŻZW, wśród nich jest ten wspominany Paweł Besztymt, przechodzi z tego głównego swojego budynku
Muranowska 7, czy Plac Muranowski 7, to była taka wymienna nazwa, na Sonaryjską do sąsiedniego pod murem, przekopem, no, na Muranowską 6. Tam półtora dnia siedzą i właśnie Besztyn bardzo dokładnie opisuje, jak sami, bo zawiodła ta organizacja polska, z którą współpracowali, no, organizują transport i wywożą tych ukrytych bojowców do Michalina. No, tam po dwóch dniach zostają też zdradzeni, przez granatowych otoczeni. Niewielu ich wydostało się z tamtej zasadzki w Michalinie, ale tu mamy dosyć dobrze tą sprawę jak gdyby oświetloną. To jest 1, 19, 20, 21, 22, to jest tak. I z 23 właściwie dalej o walkach takich większych to wiemy bardzo, bardzo mało po tym wyjściu już bojowców ŻZW, ale 23 kwietnia kojarzy nam się przede wszystkim z listem Mordechaja Enilewicza do Itzhaka Zuckermana. On się zachował, jest tłumaczony z jidysz, dosyć ważkie doświadczenie wskazujące, no, na ile Żob i sam Anielewicz, ja wiem, byli dumni z tego aktu oporu, który się wydarzył. Kolejne punkty, jeśli chodzi o działania jakieś zbrojne, o których coś wiemy, to jest kwiecień ma 30 dni, z 30 kwietnia i 1 maja. To z opisów Marka Edelmana. To są walki o jego główny bunkier bundowców przy Franciszkańskiej 30. To się też wiąże z losem tam się ukrywającej ludności cywilnej. Oczywiście bój jest przegrany. Bundowcy Edelman przenoszą się na Franciszkańską 22, gdzie będą w sumie do 9 maja. 8 maja, to wszyscy doskonale pamiętamy, ma miejsce likwidacja bunkra Komendy Głównej Żobu na Miłej 18. A wcześniej jeszcze, część tych ŻZW, przepraszam, zapomniałem, ona prawdopodobnie jeszcze tam gdzieś się ukrywała w różnych kryjówkach w okolicy Placu Muranowskiego i z Pawłem Fręklem oni przeszli do tego, na tą aryjską stronę, na Muranowską 6, 26 kwietnia i tam całą noc spędzili. Zostali przez kogoś zdradzeni, też nie ma jasności, 27 kwietnia otoczeni przez Niemców i tam większość z nich zginęła. Wrócę, 1 maja to są walki, 8 maja, no właśnie, los komendy na Miłej 18, 9 maja, no właśnie 8 w nocy, ze strony, a wysłany na stronę aryjską Kazik Ratajzen wraca do getta, nie odnajduje, widzi już tylko zniszczony bunkier, ale cudem napotyka, wracając już na stronę aryjską, grupę żobowców. No, wracają, biorą około 40 osób, schodzi z Markiem Edelmanem, Cywią Lubetkiem do kanałów i wychodzą 10 maja rano na ulicy Prostej. Sztop notuje, a my domniemujemy, że to kto walczy. Walki w getcie od 10 i 13 maja, to jest raport sztopa z 13 maja, ginie kilku Niemców i prawdopodobnie jest to dzieło, ta walka jest efektem aktywności grupy Ansteina, Żobu i Łopaty ŻZW, którzy nie wyszli z bojowcami. Wcześniej 29 kwietnia, bo z terenu Szopu, no, z rogu Karmelickiej i Leszna wyszła grupa z 27 z Eliezerem Gellerem. Nie, 29 na Ogrodową 29 i to była pierwsza grupa żobowców, która została wywieziona do lasu w Łomiankach. Też słynny Gaj Krzaczek, no, brał w tym udział. No i tą drugą wywieziono 10 maja, prawda? Między 12 a 16 maja
SZOP decyduje się, bo właściwie już w pełni kontroluje to duże getto, na likwidację tego małego Tebensa, SZOPu Tebensa na ulicy Prostej, podpala, strzela. W raporcie notuje i właśnie, czy tam były jakieś walki, trudno jest powiedzieć, bo nie mamy żadnej relacji z tego miejsca, ale SZOP notuje, że padło tam zabitych 155 osób. No i to jest strona militarna 16 maja, prawda, SZOP wysadza synagogę. W czerwcu, w lipcu to są już pojedyncze takie epizody dotyczące samoobrony, prawda, tych jeszcze ukrywających się na terenie gettów ludzi. No i to jest taka pierwsza część, która już jest dosyć dobrze znana, uporządkowana. Ona odbiega od chronologii, którą myśmy długo, długo znali, głównie tych walk w getcie, bardzo tak wynoszonych, poszerzanych, często dochodziły do tego takie wymyślone historie o udziale Polski, Polaków, konspiratorów i tak dalej, walka. To wszystko jest doskonale opisane w książce Libionki i Lary Weinbauma o Hochstaplerach i tak dalej, opisywacza historii. To zdemitologizowana jest już ta historia. Tak, i to... A drugą taką kanoniczną, prokomunistyczną wersję to dyrektor wieloletni Zichu Bermark w tych trzech edycjach zmieniających się, prawda, powstania w getcie warszawskim próbował napisać. To, co ja tu Państwu prezentuję i w czym chyba większość dzisiaj historyków jest zgodnych, no sporo odbiega od tamtej chronologii. Ale jakie to ma znaczenie, to jeszcze na końcu powiem. Teraz czym ja się tak naprawdę zająłem oprócz tej strony takiej wstępnej. Mnie interesuje, jak wielu, i to jest taki trend chyba w historiografii, los ludności cywilnej, egzystencjalne, traumatyczne, graniczne doświadczenie Żydów, którzy przebywali w getcie i w większości albo zostali zamordowani, albo wycierpieli bardzo wiele, zostali wywiezieni na Lubelszczyznę. No i zamordowani w większości 3-4 listopada 1943 roku w ramach akcji RT-Fest. I ten los cywilów jest bardzo ważny, ale do tego oczywiście inne rzeczy. Ja właściwie już porządkuję, oddaję do druku taką nie za dużą, 5 arkuszy, książeczkę o cywilach, rzecz o cierpieniu, co jest troszeczkę esejem, a trochę antologią, wyborem tekstów, które mnie najbardziej poruszyły. Antologią tekstów uratowanych cudem, którzy po wojnie, a zaczęli wspominać już w lecie 1943 roku w ukryciu po stronie aryjskiej. To niektórzy to wspominają do dzisiaj. Są tam nagrania w archiwum Spielberga, jest troszkę takich oral history też zgromadzonych przez Yad Vashem. Ja tego nie biorę, ja biorę tylko teksty, które są jakoś bardzo blisko, którym łatwiej jest zaufać. I tu tylko i wyłącznie mogę Państwu przekazać, bo mało jest czasu, taki skrót, co my wiemy o losie cywilów. Jak wiemy, zawsze najważniejszy jest dokument osobisty, dziennik, osobista perspektywa. My z dni powstania mamy zachowane fragmenty dwóch dzienników, troszkę pamiętników dzienników spisywanych w bunkrze. Jeden to jest słynny dziennik Marelli. Teraz wyszła kolejna edycja, w której też Dariusz Libionka omawia, dlaczego on był tak po wojnie zaraz przemilczany. Ten dziennik, to jest w sumie jeden zeszyt się zachował i pewne małe fragmenty słabo czytelne innych zeszytów, zachował się w rzeczach po więźniach żydowskich zamordowanych na Majdanku. On już dosyć wcześnie w kopii trafił też do Żychu i był znany i Markowi, i wielu tam badaczom. On jest też bardzo dramatyczny. A drugi tekst, nieznanej z nazwiska młodej kobiety, która ukrywała się w bunkrze. Aha, Marylka ukrywała się w szopie Tebensa na ulicy Leszno. No i po tygodniu została wywieziona, prawda, na Majdanek i dalej. Chyba na Majdanek najpewniej. A druga osoba to jest nieznana z nazwiska młoda kobieta, która się ukrywała w bunkrze w tym dzikim getcie na ulicy Miła 34 albo 36.
O tym pamiętniku wiemy też tyle. On się zachował w kolekcji tak zwanej Adolfa Bermana, został wywieziony przez niego w 1950 roku do Izraela i dzisiaj jest w archiwum Ghetto Fighter House. Jest dostępny online. On został, te fragmenty tego pamiętnika, to tam jest chyba 6 czy 7, 8 stron, został znaleziony w październiku 1943 roku przez żydowskich więźniów wykorzystywanych do porządkowania terenu getta i został przekazany, jak się okazało, Żydówce, która tam pracowała na ulicy Leszno w pralni, no pod aryjską tożsamością. Ona przekazała to po wojnie do jakiegoś współpracownika Żychu i on później no, zaginął. My nie mamy śladu w Żychu ani kopii, ani relacji i tak dalej. To są dwa takie teksty tam i wtedy i później są teksty, które no, zaraz po wyjściu z getta zostały spisane i takie, które przyniosła już tam w 1946 do 1948 roku wywiady czy relacje zgromadzone przez Centralną Żydowską Komisję Historyczną. Moim przewodnikiem jest Marian Berland. No, niestety on wywiózł, emigrując do Izraela, ten oryginał swojego, no ja wiem, takiego pamiętnika, prawda, głównie z powstania i z Rumszachplatz i później z ukrywania się po stronie aryjskiej. Rzadko jest wykorzystywany ten jego tekst. On to spisał w 1943-1944 roku w ukryciu po stronie aryjskiej. No, tytuł Dni długie jak wieki. Tam jest około 30 stron o powstaniu. On się ukrywa na Moranowskiej 38. Później jest 40 stron o trzech dniach na Umsztagplatz o tragedii, no, opis ucieczki z pociągu i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważny opis, który porządkuje co najmniej te pierwsze dwa tygodnie losu żydowskiego doświadczenia i jest świetnie napisany po polsku. Jest bardzo, był to wykształcony humanista przedwojenny, no, bardzo dobry język, polecam do lektury. On pierwszy jak gdyby zaznacza te punkty, które mnie później interesują i które wzbogacam o opisy innych osób, których Państwu to tylko mogę wymienić z nazwiska, bo to w sumie ponad 100 stron tych wypisów jest. No, oprócz Bedlanda jest Mojżesz Flanenbaum, ukrywał się Miła 29, opisuje kilka bunkrów na ulicy Miłej. No, one sąsiadują z tą nieznaną z nazwiska młodą kobietą z Miłej 36, więc są pewne możliwości. Ale to są raczej takie skrótowe opisy walk, nie bardzo dokładne. Ten jej pamiętnik jest dokładniejszy, jeśli chodzi o atmosferę. Są dwa teksty, które Centrum Badań nad Zagładą wydało. To jest Binnen Motyl i zaraz gdzieś sobie przypomnę, jak ten drugi się nazywał. No to za chwilę będzie. Halina, a i są relacje niedrukowane, Halina Aszkenazy, Pola Rotszyd. Są dwie wersje, nieco się różniące Tuwiego Bożykowskiego, którego wspominałem, i Hersza Berlińskiego, on zginął w wypadku zaraz po wyzwoleniu. No, mamy trzy bardzo dobre teksty o szopie szczotkarzy. No jest Goldman, Leon Nyberg i jeszcze tam zaraz do tego dojdę. Opisują, jeszcze tylko wymienię, Adolf Lewin, też Świętojerska 31. Mamy z szopu Tebensa tak zwane listy Izaaka Hitlera, bardzo dobre. Mamy jeszcze Stelle Fidelsheid, jedną z bohaterek wspominanej wystawy, w Polin. Ona opublikowała i to wyszło i w biuletynie Żychu, ale to jest taki chyba pięć takich dłuższych materiałów przygotowanych przez nią w 1947 roku dla naszego słowa takiego.
no, lewicowo-sjonistycznego pisma po wojnie i to zostało zebrane. No, odnosi tytuł Pozostałem w gruzach. No, mamy jeszcze Zofię Rosenstrauch, Schobauer, ale w K20. Czyli wiemy o wielu lokalizacjach na terenie getta. Najwięcej chyba o szopie szczotkarzy, no a później tu tak już wyrywkowo. I jakie rzeczy? Pierwsza sprawa to opis samych bunkrów, kryjówek, powodów, dla których one zostały przygotowane, jak wyglądały, gdzie się mieściły. W sumie, jak już nie wiem, czy wspominałem, Sztab w tym podsumowaniu liczy, że odkrył 631 bunkrów, ale częścią z pewnością były kryjówki. Wydaje się, że ich aż tyle nie mogło być. Tam Barbara Ginki w wykładzie mówi około 200, a było 420 kamienic na terenie tego getta szczątkowego, więc no w co drugim. Wiemy, że na przykład w takim niewielkim sumie szopie szczotkarzy, gdzie było około 4000 pracowników i drugie tyle ich, osób z ich rodzin, no było co najmniej 20 albo kilkanaście do 20 kryjówek pod niektórymi adresami, bo wszystkie te kamienice na terenie getta miały oficyny, często po dwie oficyny i bardzo często tam pod jednym adresem. Bardzo często mieszkańcy jednego bunkra nie wiedzieli, że obok w sąsiednich piwnicach jest drugi, prawda? Jeśli chodzi o te bunkry, no to przede wszystkim o co tam chodziło, jaki był cel budowy, prawda? Z jakiego powodu nagle, no zwykle podkreśla się jeden aspekt, że Żydzi nie spodziewali się kolejnej ostatecznej akcji, że Niemcy będą chcieli zrobić Warszawę Judenrein, czyli bez Żydów. I że to się skończy w Treblince, w związku z tym to tak. Drugi aspekt, że budowali te kryjówki na jakiś czas, do pół roku, bo liczyli, że Niemcy zostaną pokonani. Rzeczywiście w lutym 1943 roku Niemcy ponieśli no, klęskę pod Stalingradem, ale ja nie wydaje mi się, w getcie chyba w tym czasie był albo jeden, albo dwa radioodbiorniki radiowe. Nie wiem, nie chce mi się wierzyć, żeby to była powszechnie znana informacja. Poza tym no Niemcy jeszcze ciągle, mimo tej klęski von Paulusa, do czerwca, do bitwy pod Kurskiem, no jeszcze raczej wykazywali ofensywy. No ale być może, to jest jedna z interpretacji. Druga z interpretacji, że będzie akcja i że Niemcy zmieniają swoją politykę, ona jest rzadziej podawana, to jest właściwie o tej Zofii Rosenstrauch tylko, że oni zmienili tą politykę terroru wobec pracowników szopu, że w zasadzie już po styczniu 1943 te wszystkie szajne zaświadczenia i tak dalej, to była kwestia umowna, potrafili zabijać, nie zwracali uwagi, kogo uznali za pożytecznego. I to z pewnością jest ważny argument. Większość tych kryjówek mieściła się raczej na takich strychach, wyższych piętrach czy zamurowanych pokojach, a w tych piwnicach pewnie z tych 631 to no, 200 to i tak są. One były różnej jakości. Inżynier Goldman opisuje taki szalenie dobrze przygotowany bunkier na wiele miesięcy, jego budowa i zgromadzone też ten dobytek tych, co wykupili miejsce, kosztowało 10 tysięcy złotych, on ocenia na 2 miliony i to spłonęło złotych, to dosyć taka zamożna grupa. No ale najważniejsze było, jeżeli to specjaliści przygotowywali bunkier, ten Berlanda na Muranowskiej też specjaliści, specjalnie wynajęci z innego shopu, bo żeby zachować w tajemnicy tą budowę, no to były takie ważne sprawy, czyli dojście do prądu, do transformatora. No w szopie szczotkarzy jeden bunkier był w ogóle pod transformatorem, a jeden do kanalizacji i wody.
przede wszystkim do sieci wodnej, dobre zamaskowanie wejścia i w tych opisach kilkunastu, które posiadamy, no są bardzo różne wejścia, przez piec, przez jakąś klapę w ziemi, klapę w suficie, pod schodami, no bardzo wymyślne wejścia. Tam powinna być kuchnia. Jak był prąd, to zwykle była też kuchnia elektryczna, prawda? I to pierwsze 4-5 dni, zależy od terenu getta, ten prąd tam dochodził z tych transformatorów i można było sobie coś tam przygotować bez dymu, ale najczęściej przygotowywano też taką zapasową kuchnię, no i rodzaj łazienki. Rzadko który bunkier miał wejście do kanałów, to Krystyny Bujnickiej, prawda? No, ja dosłownie znam 2 takie czy 3 opisy. Były stałe miejsca rodzin osób, byli kierownicy tych bunkrów. Były też bunkry, co wiemy z losu żobowców, prowadzone przez tak zwane Unterweltragarzy, osób, które wychodziły tam, szmuglerów gettowych, prawda, ta miła 18, no to przecież taki był bunkier. Tam miła 29, to samo, to też był bunkier szmuglerów, gdzie żobowcy znaleźli swoje miejsce, prawda? Dobrze. Tam było trochę dzieci. Ta proporcja struktury no, wiekowej czy płciowej jest no, nie do przebadania, jeśli chodzi o ten ostatni etap. Dzieci było, no nie wiadomo, 10-5%, prawda? Na takim najsłynniejszym zdjęciu z chłopcem w albumie Sztropa, tam jest 5 dzieci, 8 dorosłych, ale to jest jedyny tak wysoki wskaźnik czy procent, prawda? Dzieci na drugim, gdzie są 2 kobiety, jest 1 dziewczynka, no a tak sporadycznie u Grzywaczewskiego w tej kolumnie są widoczne dzieci. Nie wiemy dokładnie. Mamy szereg opisów małych dzieci, większych dzieci w relacjach ukrywających się osób. No ich los był tragiczny, bo no, wszyscy dorośli się bali, szczególnie o te małe dzieci. Mamy 2 opisy właściwie pozbawienia życia, raz na Fidel Sain, to jest w ogóle to śmierć jej dziecka, które urodziła już w gruzach, w bunkrze. I jeszcze ze 2, prawda, też u niej, no, luminalu czy zaduszenie niemowlęcia, żeby nie zdradził przed Niemcami, prawda? To są rzeczy. Drugi taki aspekt, który jest wyjątkowo do tego ciekawy, dlaczego ta akcja ma miejsce 19, no bo to jest Wigilia Święta Pesach, prawda, które przypada na 20. I opis tego Pesach, no, tego sederu pesachowego też jest w kilku miejscach i dotyczy też no, religijności Żydów, czy też no, no, u Bożykowskiego jest mowa o sederze u rabina Majsla na Kurze. Poza tym jest kilka opisów u szczotkarzy, u Salusi Buchman, u Sewka Okonowskiego. Oni ten wieczór spędzają wspólnie, oczywiście w tych piwnicach. Ale to, że zbliżał się Seder i Pesach, niewątpliwie spowodowało napływ do getta wielu set, a może wielu kilku tysięcy Żydów, którzy wcześniej ukrywali się po stronie aryjskiej. Prawda? Oni woleli, chcieli spędzić te święta, nie przewidzieli, czy nie zakładali, że Niemcy... No Berland tu jest charakterystyczny, on mówi, że w bunkrze, gdzie było 100 osób, tego 19 było 20. To nie było zjawisko powszechne. Widzicie, jak mówiłem, o gwarancji niemieckiej nawet dla pracowników szopu nie ma mowy. Większość tych pracowników, w sumie do 10 tysięcy, wyszła z getta w miarę dobrowolnie. Takim pełnomocnikiem Sztropa i władz niemieckich do spraw ewakuacji pracowników szopów został mianowany Tebens. On 20 w swoim szopie na Nowolipiu i też u szczotkarzy, no, wezwał tych wszystkich kierowników szopu, bo tam nawet 2 pierwsze dni w większości szopów to praca w miarę normalnie, ona była przerwana na kilka godzin, że muszą
zmusić tych swoich pracowników do zbiórki 21.00 6 rano. Był taki pierwszy deadline przedstawiony przed Sztropa i że ich się wywiezie z Umszakplatzu do tych obozów pracy. Wyszło wtedy dosłownie kilkaset osób. W związku z tym Sztrop zarządził 24 i 27 jeszcze dwie tak zwane amnestie na likwidację Sztropów, głównie Tebensa i Schulza, bo Sztrop Szczotkarzy był już całkowicie zniszczony, spalony. I wyszło wtedy no, do 10 tysięcy z tych kryjówek osób i zostali ewakuowani do Treblinki. Nie dotyczyło to takiego kompleksu bloków na ulicy Niskiej, gdzie mieszkały rodziny i pracownicy tego wspominanego Werterfassung. On został ten. Te budynki na Niskiej zostały podpalone przez SS 24 kwietnia i te zdjęcia, które są w albumie Sztropa, skaczących, płonących osób, to są właśnie z tego dnia i z tych budynków. No dalej, co my się z tej literatury dowiadujemy? Dowiadujemy się grozy, horrendum panującego w bunkrach. Mało dowiadujemy się o stosunkach tych Żydów, którzy się tam ukrywają, do bojowców. Większość z nich w ogóle nie słyszała, że w getcie są walki, albo miała bardzo, bardzo wyrywkowe informacje. Podobno dobrze ich Bożykowski tak wspominał, przyjęli. O tych szmuglerach wiemy, że oni pozwolili na miłej w tych bunkrach żobowcom się tam rozgościć. Mamy jeszcze kilka odszczotkarzy takich informacji, że nawet jeżeli ktoś szantażował tych właścicieli bunkrów, a byli to często Żydzi, którzy już nie mieli takiej kryjówki, próbowali dostać czy żywność, czy pieniądze, no to ta konspiracja żydowska interweniowała. No a później ten horror zaczyna się tak naprawdę od 24 getta, gdzie Niemcy podpalają ulicę po ulicy i te kamienice się walą na te bunkry, na te piwnice. Ludzie się tam duszą. Szereg opisów właśnie, no, że oni prawie rozebrani, że tam świeczki nie można zapalić, prawda, że cały dzień leżą w całkowitej ciszy, uciszając no, te nieliczne dzieci. Wychodzą czasami wieczorem z getta, żeby coś ugotować, czy znaleźć jakąś żywność. I tych opisów jest sporo. Niewiele mamy zachowanych opisów wyjścia kanałami. Ten jeden najbardziej znany Edelmana Lubetki, no to o tego nie będę wracał. Mamy jeszcze Goldmana o ewakuacji takiej ważnej na terenie Szczotkarzy postaci Szymka Kaca, później w końcu przez ten Hotel Polski wyjechał i też został zamordowany, ale to się. Mamy bardzo dramatyczne przejście kanałami Jurka Ernera z gęsień do Sztropu, z bratem do Sztropu Tebensa, o szczurach, o zwłokach płynących tymi kanałami i dosłownie jeszcze dwie czy trzy relacje Wargona Uszera o jego udanej ewakuacji na Róg Prostej i Zdrowej. No, grupę wyprowadzono Żydów, to kosztowało każdego tylko 1000 złotych, co było wyjątkowo dobre, bo tego Szymka Kaca i później, to też jest u Neiberga, no tak, to u Goldberga, oni wychodzą, no tu stawką wyprowadzenia to było 15 tysięcy, więc nie chce mi się aż wierzyć, żeby temu Uszerowi za 1000 się udało wyjść. Jest jeszcze jeden opis jednego dnia wyprowadzania przez jakąś grupę polskich szmuglerów u Witolda Dobrzańskiego na ulicę Pokorną i Plac Parysowski. To są mowa, taki niejaki Boczek, który do nim wyprowadzał tą grupę, ale to była jednorazowa akcja. Już drugiego dnia Niemcy zalutowali ten włas kanału. Wiemy też od samego Sztropa i z akt procesowych. To trwał spór. Sądzący Sztropa zarzucali mu, że on rzucał gaz do kanałów i dusił ludzi w ten sposób. On się upierał, że to były tylko świece dymne plus zalutowanie wylotów. Jeden raz polskie wodociągi warszawskie na jego rozkaz czy polecenie puściły jakieś bardzo duże strumienie tam wody, prawda? Jest jeszcze jedna relacja, ale ja coś nie mogę, gdzieś ją opisuję, ale nie mogłem znaleźć, o przejściu takim
dużym burzowcem, prawda? Taki kanał, który przechodził mniej więcej na wysokości ulicy Franciszkańskiej w stronę Starego Miasta i tam się udała jedna udana ucieczka. Kolejny etap w tych wspomnieniach i dramatycznych przejściach to jest wykrycie bunkra, prawda? Czy z nasłuchu, czy przez tak zwanych muserów, czyli zdrajców, złapanych Żydów gdzieś na terenie getta, wyprowadzonych na Befelsztele, na Żelazną 103, zmuszonych do właśnie do śledzenia tych bunkrów. Takich opisów jest trochę. Nie wiemy, czy to Edelman raz wspomina, raz Berland, że Niemcy mieli jakąś aparaturę nasłuchową, prawda, i szukali tam jakichś dźwięków, ale to nie jestem przekonany, czy to jest na pewno pełne, to miało działać na zasadzie troszkę membrany. I to wykrycie bunkra, wrzucenie tam czy świecy dymnej, zmuszenie wyjścia, kończyło się rewizją osobistą, czasami w miarę jak czym mijał czas, czym było później, tym częściej towarzyszyło to egzekucjom, prawda? Czy tak zwanym młodych mężczyzn, czy nawet całej grupy Niemcy, to w końcu kilka tysięcy osób rozstrzelali w czasie powstania, ale przede wszystkim rewizja osobista, zabieranie kosztowności pieniędzy. I ta rewizja osobista, już to wspominałem, w przypadku kobiet jest tylko poświadczona, to zmuszanie do rozbierania się przez Neiberga, właśnie w dwóch jego tam fragmentach, prawda? Bardzo taka drastyczne są te opisy. No i wówczas po wykryciu bunkra, wyprowadzeniu tych osób z selekcji, jest droga na Umschlagplatz i obserwacja tego płonącego, zniszczonego getta, stosów zwłok. Najczęściej Niemcy te zwłoki, czy bezpośrednio po egzekucji, czy zebrane, bo jeszcze te karawany Pinkerta działają pierwsze dni powstania i wywożą, to Berland opisuje, zwłoki na cmentarz żydowski. Później to się chyba kończy i większość zwłok jest palonych na Zamenhofa pod Koszerami, czyli tam, gdzie się jest pomnik bohaterów getta. I taki pełny opis, mamy kilka opisów, ale ten Berlanda drogi na Umschlag, w jego przypadku to nie była długa droga, bo z Moranowskiej do Zamenhofa i zaraz jest wejście na Umschlag. Mamy dwa zdjęcia z tego okresu z Umschlagu, bramę ukraińskich strażników, i później ten budynek szpitala, szkoły i tłum ludzi na ulicy. No i ostatnim etapem, czy ostatnim opisami bardzo dramatycznymi, w przypadku Berlanda to jest najbardziej dramatyczny fragment jego relacji, i są te dwie, trzy doby na Umschlagplatzu, prawda, brak wody, represje ze strony głównie Ukraińców, nie Niemców, egzekucje na miejscu, ale też i Hirschbitter i Irena Fischelson wiele na ten temat wspominają. I tu bym przeszedł już do takiego zakończenia, które sobie, to sucha statystyka, to są opisy. Tak, tyle sucha statystyka, mam jeszcze chwilę? Tyle, to już przeczytam, mam taką jedną stronę. Nie oddaje ona oczywiście tragizmu i cierpienia uwięzionych w ruinach getta osób. Jak już wspominałem, próbowali się po wojnie się uporać z tragicznymi wspomnieniami nieliczni ocaleni. Jedni okres spędzony w schronach, na Umschlagplatzu, w pociągu i obozie ujmowali bardzo skrótowo, jakby chcieli się z tego horroru jak najszybciej uwolnić. Inni, jak Berland czy Neiberg, poświęcili opisaniu swoich doświadczeń wiele stron, nie skąpiąc nam szczegółów nawet najbardziej okrutnych. Niemniej jednak groza walącego się getta na wszystkich uratowanych pozostawiła niezatarte piętno. Z cytowanych przeze mnie, mowa tu o przygotowanych książce, wspomnień przebija się ból po utracie najbliższych, wychodzi na wierzch strach towarzyszący każdej godzinie spędzonej w ukryciu w piwnicy. Czujemy wręcz duchotę bunkrów, żar palących się budynków, słyszymy płacz dzieci i kobiet. Ze wszystkich tekstów przebija nienawiść do oprawców, niemieckich SS-manów, ukraińskich strażników i polskich granatowych policjantów. Bardzo niewielu autorów miało osobisty kontakt z żydowskimi bojowcami,
Wszyscy jednak widzieli, że w getcie walczy samoobrona i byli z niej dumni. Ich odwaga i determinacja była innej natury niż powstańców. Walczyli o przeżycie kolejnego dnia, woleli zginąć pod gruzami niż w komorach gazowych Treblinki. Do końca jeszcze w transporcie do obozu mieli nadzieję na przetrwanie. Marek Edelman w rozmowie z Hanną Kral podkreślał zdążyć przed Panem Bogiem, że nie ma lepszej i gorszej śmierci. Śmierć z karabinem w ręku jest po prostu ładniejsza. Cytuję, niegodna śmierć jest tylko wtedy, kiedy się próbowało przeżyć cudzym kosztem. Koniec cytatu. Dodawał, że mimo dobrej woli i ciężkiej pracy nic z rzeczywistości gettowej my dziś nie rozumiemy. Znów cytuję. Ci ludzie, zarówno w 1942 i 1943, szli spokojnie i godnie. To jest znacznie trudniejsze od strzelania. Przecież o wiele łatwiej się umiera strzelając. O wiele łatwiej było umierać nam niż człowiekowi, który idzie do wagonu, a potem jedzie wagonem, a potem kopie sobie dół, a potem rozbiera się do naga. Koniec cytatu. O skali powstania wypowiadał się ostrożnie, znów krótki cytat. Czy to w ogóle można nazwać powstaniem? Chodziło przecież o to, żeby się nie dać zarżnąć, kiedy po nas z kolei przyszli. Chodziło tylko o wybór sposobu umierania. Koniec cytatu. Na samo zakończenie przywołam inną wypowiedź Marka Edelmana, to ostatnia książka wspomnieniowa, Bóg śpi. Moim zdaniem najpełniej oddającą sens wydarzeń w getcie warszawskim w kwietniu i maju 1943 roku. Cytuję, bo to, co nazywa się dziś powstaniem, faktycznie byłoby beznadziejne. Powstanie jest wtedy, kiedy się ma jakiś cel i zamysł, czy przynajmniej nadzieję zwycięstwa. Więc tego naszego właściwie nie można nazwać powstaniem. Nie było mowy o zwycięstwie, była mowa o obronie ludności cywilnej, i to też tylko przez jakiś czas. Chodziło o to, żeby tym ludziom przedłużyć życie jeszcze trochę. Przecież było wiadomo, że nie na zawsze. Wiedzieliśmy, że nie mamy szans wygrać. Byliśmy partyzantką miejską, a w partyzantce miejskiej, jak nie masz poparcia ludności, to musisz zginąć. Partyzantka miejska istnieje tylko z ludnością cywilną. Więc myśmy też istnieli właściwie tak długo, dopóki było jeszcze trochę ludzi w getcie. Tu schowanych, tam schowanych. Byli schowani, ale nam pomagali. Samo to, że widzieliśmy, że gdzieś jeszcze są schowani, było dla nas bardzo ważne. To powstanie nie miało żadnych szans na zwycięstwo, nawet w zamyśle. Więc to nie było powstanie, to była obrona ludności. Koniec cytatu. I ja dziękuję bardzo, chętnie odpowiem na jakieś pytania, jak dostanę. Dziękuję bardzo za interesujący wykład. Czekamy z niecierpliwością na książkę. Kiedy możemy się spodziewać? No, za pół roku. Jeszcze, czyli w tym roku jeszcze. No, albo na początku. Albo na początku przyszłego. Także na akcję stycznia. Na pewno będziemy informować o tym na stronie Żydowskiego Instytutu Historycznego, na stronie Księgarni nad Łomackiem. I już patrzę, bo jest kilka pytań. Proszę jeszcze o chwilkę, bo te kwestie techniczne nam zawsze troszkę zajmują. I już pierwsze pytanie. Dlaczego tylko Klepfisz dostał Virtuti Militari? Czy wiadomo, jak wyglądał proces decyzyjny przy tym odznaczeniu? Akurat tego nie wiadomo, natomiast niewątpliwie wywołało to wielkie pretensje u sionistów. Prawdopodobnie no, musiał dotrzeć do Feinera jakiś raport i on dalej przed tą komisję koordynacyjną i delegaturę wysłał szybko informację do Londynu. Dlaczego? To mnie też zawsze zastanawiało, dlaczego Klepisz, a nie Lewisz. A nie Lewisz dopiero w 1944 roku dostał jakieś odznaczenie od rządu londyńskiego. Ale to jeszcze na pewno do tego wrócimy w badaniach. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. No to dłuższe. Tak, czy wiadomo coś o skoszarowanych robotnikach, również żydowskich, w fabryce Doringa? Mój ojciec dołączył do nich chyba 5 dnia powstania i potem stamtąd uciekał do kryjówki. Czy zetknął się pan profesor z takimi nazwiskami Adam Gornkolt, Jakub Morgenstern, Herman i Sabina Tyrman, biorących udział w powstaniu? Nie, o fabryce Doringa coś słyszałem, ale szczerze powiedziawszy, w tej dokumentacji, takiej historycznej, literackiej, którą ja przywołuję, bo ona oddaje te emocje, uczucia, prawda, losu tych ludzi na bieżąco, o tych
osobach nie ma mowy. Z pewnością jak przeżyli, to złożyli relacje albo w Jadwaszemie, tam nie do wszystkich dotarły, niektóre są też po hebrajsku, po żydowsku, ale nie, tu niestety tu nie pomogę pani Ilono na razie, ale będę miał to na uwadze, bo dostanę te wiadomości. Na razie te wszystkie pytania. Ja serdecznie zachęcam jeszcze do zadawania, póki mamy prelegenta. Przy okazji chciałam też zaprosić na wystawę, która została kilka dni temu w zeszłym tygodniu otwarta w Żydowskim Instytucie Historycznym. Pomniki oporu, sztuka wobec powstania 1943-1956, a więc jak najbardziej pozostaje tutaj w tematyce obchodów 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim i dzisiejszego tematu seminarium. No, tak, tutaj pani Ilona pisze, że nie przeżyli te osoby, o których... Ciężko będzie cokolwiek, wie pani, zbadać, bo ja dosyć skrupulatnie przebadałem te archiwa. Jest troszkę takich materiałów, no często też wideo, to można nawet przez YouTube znaleźć, dotyczących powstania, wypowiedzi, ale wiele osób, też ZZW, jak słynny Landau czy ktoś, no ja nie mam do końca ufności i pewności, że to, co oni opowiadają w tych wystąpieniach tam po 60 latach, że to wszystko rzeczywiście miało miejsce. I tu już na wstępie zaznaczałem, że mnie te tekstowe, literackie materiały bardzo wczesne, powojenne, do 1948 roku, kiedy te emocje były niezatarte, prawda? Albo wiemy, że co najmniej pierwsza wersja tych wspomnień została spisana, ale czasami my tu nie mamy takiej możliwości, żeby mieć na przykład tego samego autora w kilku, w odstępie iluś tam lat, kilku wersji jego wspomnień. No to historykowi przeszkadza, bo to nie jest, prawda, literaturoznawcze. No ja próbuję coś ustalić, no ile się da adresu i też. Ale generalnie ten los ludzi w tych bunkach, kryjówkach, no był w zasadzie no, taki sam. No. Oczywiście niektórzy zostali, najpierw wychodzi we wrześniu, Barbara Engelking odnalazła jednego gruzowca, który dopiero w styczniu 1944 roku uciekł z getta, to już ostatnio, o którym wiemy. No ale właśnie tylko Neiberg, no i ta Fidelzeit, o którym już wspominałem, a która w 1947 roku spisała swoje no, doświadczenie czy przeżycia, a Neiberg też już w 1944 on zaczął już po stronie aryjskiej, jak się później ukrywał, pisać te swoje wspomnienia gruzowca. No więc one są jak gdyby no, najbardziej takie wiarygodne. Najbliższe były te odczucia, wspomnienie uczuć, no jak się w tym, to co tu już na koniec czytałem, prawda, jak się zapamiętało ten tragizm tego swojego doświadczenia, ale później jeszcze troszkę tych materiałów doszło, no ale to tyle na razie, no to jest w sumie, o, no jest taki no, szczęśliwie trochę opisany proces takiego wielkiego cierpienia, prawda, bo tam są młodzi, czasami z rodzicami, czasami z dziećmi. No, no, to jest cała gama takich no, tragicznych, nie, nawet nie powiem czy uczuć. No. Takiego doświadczenia granicznego, które większość z tych ludzi, absolutna większość, no przecież w ogóle nie doczekała. To dosłownie u kilkunastu osób my to mamy. A, czy współpracowali nasza Agnieszka? Nie, to już było, przepraszam. Nie, to bo nie, Agnieszka, nie. Tak. Czy cywile rzeczywiście współpracowali z bojowcami? Bardziej prawdopodobne jest to, że się ich bali z uwagi na organizowane przez nich akcje likwidowania osób podejrzanych przed powstaniem. No tak, no bo oczywiście kto też siedział w bunkrach, oprócz ludzi zamożniejszych, młodszych, zorganizowanych, to tam też byli na przykład ci policjanci granatowi, którzy gdzieś się w Rykszuce ukrywali w kątach. No różni ludzie, ale raczej ponad taką średnią gettową zamożni, czy no już w szopach, w tych kryjówkach, to ludzie, no, którzy, no są nawet takie relacje tych osób wzajemnej niechęci między takim
tak jak u Fidelside, ona jest spolonizowana, ukrywa się z mężem, ten mąż tam ginie, a nawet nie zna jidysz, a później nagle w gruzach musi się ukrywać z taką grupą no, żydowskiego, takimi trzema parami, no, Unterweltum, no może nie do końca, no, ale takimi, którzy mówią między sobą jidysz i jest tam bardzo ciężko. To było zróżnicowane środowisko i jaki mieli stosunek do partyzantów. No w sumie zakłada się, że około 300 tych cywilów miało jakąś tam broń, pistolety i tak dalej, ale o ich udziale w walkach nic nie wiemy, a naprawdę o tym, jak bojowcy uciekali, chowali się w bunkrach, to mamy dosłownie kilka relacji. Ta tu Bożykowska jest bardzo dobra. W innym przypadku też, ja wiem, bojowcy tam interweniowali i obronili mieszkańców bunkru przed szantażem. Do tego, że bojowcy, partia bojowcy zabijali wcześniej żydowskich kolaborantów, no, tu w tych materiałach samego powstania to nie znalazłem śladu. No to wiemy, bo mamy zapisane reakcje tych, prawda, tam zmuszanych do jakiegoś oddania pieniędzy na organizację, czy wystraszonych tych, ale w tych materiałach niestety, Agnieszko, nie mamy nic na ten temat. Jeszcze jedno pytanie. Czy wiadomo, jak dużo było kolaborantów ukraińskich w getcie? Czy byli w nim obecni od samego początku? Nie no, w getcie to tylko byli ci tak zwani trawniki Menner do Obusztropa. Oni są wymienieni, ich tam jest no, kilkuset tych strażników, strawników, którzy tam oni są słabiej uzbrojeni. Jest, są też ci pokazani w albumie Stropa, jak maszerują, jak są uzbrojeni, jak tam pilnują wejście do palącego się bunkru. No, tu na Wołyńskiej szczególnie tam. I najgorsze opisy związane z ich zachowaniem dotyczą już Umschlagplatzu, bo tam oni rzeczywiście byli panami życia i śmierci. Wiemy o szeregu gwałtu, wiemy też o zmuszaniu, zabieraniu tych ostatnich wyniesionych cennych rzeczy, pieniędzy i tak dalej, sprzedawaniu wody. Berland mówi, że dopiero drugiego dnia pozwolono im iść tam do hydrantu, przynieść dla tych czekających na pociąg więźniów trochę wody i że to wszystko było zawsze opłacone bardzo wysokimi sumami pieniędzy i takim okrucieństwem, ale też targowaniem się z nimi o różne rzeczy, o jedzenie, o tą wodę. No, ci więźniowie, tak jak ojciec Berlanda, próbowali do końca, znając pewnie rosyjski, się no, z kimś tam porozumieć, przekupić, ale nie wydaje mi się, żeby komuś udało się z Umschlagplatzu w czasie powstania w getcie uciec. Nie mam żadnej informacji na ten temat. Dziękuję bardzo. Jeszcze, jeżeli ktoś chciałby, to proszę bardzo pisać pytanie. Mamy jeszcze kilka minut. Ja chciałam przypomnieć dla tych Państwa, którzy może się spóźnili albo nie mogli dzisiaj do nas dołączyć, że seminarium jest nagrywane i będzie udostępnione na naszym kanale, na kanale Żydowskiego Instytutu Historycznego niedługo i możliwe do odsłuchania. Chciałam też Państwa bardzo serdecznie zaprosić na kolejne seminarium, które będzie miało miejsce 9 maja. 2 maja nie ma seminarium. 9 maja i tutaj wyjątkowo seminarium odbędzie się stacjonarnie w Żydowskim Instytucie Historycznym w sali 20, więc nie będzie z niego transmisji online, a dr Monika Biesaga z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawi temat Biblioteki Żydowskiej w II Rzeczpospolitej, projekt książki. Więc ja sobie jeszcze tutaj chciałam powtórzyć, nie ma transmisji online, jest tylko seminarium stacjonarne 9 maja i widzę, że nie ma już więcej pytań. Dziękuję bardzo. Także dziękuję bardzo. Ja też dziękuję, pozdrawiam, informuję, przypomnę, że trwa jeszcze konferencja w Muzeum POLIN międzynarodowa, będzie kolejna sesja dotycząca marszów śmierci, to też bardzo ważne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. No dobrze, się mówię.